Początek całej Biblii to opis, który nazywamy stworzeniem świata. Jest to tekst, który jest późniejszy od tego, który następuje po nim, na następnych kartach Pisma Świętego i jest bardzo teologiczny, bardzo teologiczny. Skupmy się dziś może nad tym pierwszym i drugim zdaniem, ażeby jakby uchwycić to, o co idzie temu autorowi, którego Bóg natchnął, aby odpowiedział swoim tekstem na pytanie człowieka, skąd wziął się świat, dlaczego świat jest taki i jaki Bóg kryje się za tym światem w taki sposób powstałym. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. W tym czasie tekst jest po prostu pisany. Nie ma czegoś takiego jak numeracja, rozdziały, podrozdziały. Nie ma grafiki. A więc pierwsze zdanie zwykle stanowi tytuł całej księgi. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tak naprawdę to jest początek. Początek Księgi Rodzaju, a zarazem tytuł tej książki. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Wyraża ono bardzo ważną rzecz. Człowiek, który pisał ten tekst, był przekonany do tego, że jest przepaść między sferą boską i sferą ludzką. Jest niebo i ziemia. Jest to, gdzie człowiek żyje, jest coś, co jest pod człowiekiem, gdzie jest niebo, które widzi, ale ponad tym wszystkim jest świat boski. Bóg z zastępami stworzeń. Bóg zupełnie inny niż świat. Dlatego taki tytuł. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Trzeba też powiedzieć, że to hebrajskie na początku nie oznacza takiego liczenia albo rozpoczęcia rozliczania, odliczania czasu. W pierwszej minucie, w pierwszej sekundzie istnienia świata. Tylko, a w ogóle, by trzeba było podać. A przede wszystkim Bóg stworzył niebo i ziemię. Tak by trzeba było chyba lepiej oddać to pierwsze zdanie. A potem okazuje się w następnym zdaniu, że Bóg nie stworzył świata z niczego, jak uczymy się z katechizmu, albośmy tak zapamiętali, a może takżeśmy wręcz odpowiadali kiedyś, bo było takie pytanie katechizmowe, z czego Bóg stworzył świat? Z niczego, brzmiała odpowiedź. A tymczasem w drugim zdaniu istnieje, że jest bezład i pustkowie. To stanowi tą ziemię, na której żyje człowiek. Trzeba powiedzieć, że to nic to jest pojęcie filozoficzne, które pojawiło się dużo później niż ten tekst piękny o stworzeniu świata przez Boga. Tak samo jak ludzkość długi czas obywała się bez cyfry zero i było całkiem dobrze. Dopiero potem okazało się, że naprawdę to zero jest szalenie potrzebne w matematyce. A więc autor nie wiedział, nie wierzył, nie umiał tego wyrazić, że Bóg stworzył świat z niczego. To wobec tego, co istniało na początku. Ano, bezład i pustkowie. To są dwa słowa polskie, które właściwie są bardzo blisko znaczne, tak samo jak ich hebrajskie odpowiedniki. Można by zapytać to, jak on sobie w ogóle to wyobrażał. Na chwilę zastanówmy się, gdyby Bóg chciał i teraz powołał człowieka do napisania jeszcze raz początku świata, czy o początku świata. Gdyby ten człowiek miał około 50 czy 60, gdyby pamiętał coś ze szkoły, to pewnie by zaczął tą księgę pisaną jakby od nowa, po raz kolejny, a w ogóle to Bóg na początku powiedział, niech stanie się wielki wybuch. I stało się, i świat zaczął się rozszerzać. Wiedza, jaką ten człowiek dzisiejszy posiada, by użył do tego, ażeby wyrazić swoje przekonanie, że cokolwiek, jakkolwiek się stało, jakiekolwiek początki były, na co pozwala nam wiedza, nauka, jakby próbować opisać,
na ile nas stać, jak daleko ta nauka się posunęła, żeby to użyć do wyrażenia przekonania, że świat pochodzi od Boga. Ten autor używa takiego terminu, który, właściwie zbitki dwóch słów, które się pojawiają razem. Jest bardzo ciekawe. Mianowicie trzeba się odwołać do tego, że w starożytności prowadzono także wojny totalne. Nie tak jak w średniowieczu, gdzie mało ludzi ginęło, że wielu się poddawało, że jakoś honorowo prowadzono bitwy. Jeżeli zdobywano miasto, to przed tym zdobyciem miasta, zwłaszcza bardzo broniącego się, obkładano to miasto klątwą. To znaczy, że przysięgano bóstwom, że nic nie zostanie wzięte jako łup. Ani żywy człowiek, ani kobieta, ani niewolnik, ani żadne zwierzę, ani złoto tego miasta, ani skarby świątyni, nic. Wszystko było obłożone klątwą, to znaczy należało to zniszczyć. Mało tego, po zburzeniu tego miasta, po spaleniu tego miasta, wychodzili ludzie z pługami i zaorojowali to miasto. To, co zostało, te zgliszcza, kamienie, ziemię i posypywali solą. Żeby ta ziemia była bezpłodna, niemożliwa, czy nie dająca się już spożytkować, użyźnić, obsadzić, żeby nie dawała plonów, żeby to miejsce było zgodnie z klątwą przeklęte do niczego. Właśnie takie miejsce nazywa się Tohu Wawohu. Pustka i chaos, tak można też to oddać. Pustkowie i bezład. Nic. Nic, co by było użyteczne dla człowieka. Autor chciał powiedzieć, że Bóg nawet z czegoś takiego może uporządkować, wyprowadzić piękny świat. Ponieważ nie miał takiego pojęcia wypracowanego jak nic, nicość. A więc z czegoś tak okropnego, co sobie najbardziej można było wyobrazić, coś najbardziej nieużytecznego, coś najbardziej przeklętego, Bóg wyprowadził świat do istnienia i to do pięknego istnienia i do harmonii i do użyteczności dla człowieka. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.